To jest bardzo poważna afera, myślę, że jedna z największych, ale też chciałbym zwrócić uwagę na początku naszej rozmowy, aby przypominać, że ten były komisarz, bo to generuje takie wyobrażenie historyczne, był człowiekiem, który podejmował decyzje do ostatniej soboty. Był człowiekiem, który jeszcze w listopadzie tego roku spotykał się z ministrem Bodnarem, mówiąc, jak bardzo jest zadowolony ze zmian, jakie zaszły i zachodzą w Polsce, jak to Polska odzyskuje praworządność, a przecież wiemy, że przez wiele lat atakował Polskę i był osobą, która no, była ogromnym wsparciem dla tych działań ówczesnej opozycji. A więc ja staram się unikać tego określenia były, bo byłym to on będzie pewnie za rok albo za dwa. No, formalnie już nie jest komisarzem, ale powtarzam, do soboty był człowiekiem, który podejmował decyzje, który z Bodnarem się widywał, w Polsce był często i był osobą, przez którą Polska miała dużo problemów. No właśnie, jako Polacy go pamiętamy dobrze, ale o tym może za chwilkę. Czego dotyczy sprawa, bo to jest bardzo istotne i bardzo bulwersujące. Trzeba przypomnieć, że cała afera i podejrzenia zaczęły się przed tym, jak został nominowany w 2019 roku na komisarza. Było dużo oskarżeń o afery korupcyjne z jego udziałem, dlatego już na etapie powoływania go na komisarza było bardzo dużo wątpliwości zgłaszanych przez no, osoby, które miały świadomość na temat tych afer. Jedną z osób, która oskarżała Reindersa o korupcję, był agent belgijski, który mówił wprost, że on, jego doradca wieloletni są zamieszani w afery korupcyjne. Nikt wtedy nie zareagował i to jest bardzo symboliczne, ponieważ teraz ja widzę, że ta obrona Reindersa jest wokół takiej narracji, że przecież on był komisarzem, miał immunitet, nie można było zareagować, nie można było nic zrobić. Po pierwsze, można było nie powoływać go na komisarza do spraw praworządności. To po pierwsze. Po drugie, kiedy no, wszyscy już wiedzieli, no, służby wiedziały o tym, że są podstawy do tego, aby przeszukać jego mieszkanie. On nie mógł być zatrzymany, bo zgodnie z prawem belgijskim parlament nadal musi zagłosować za uchyleniem mu immunitetu. Takie jest prawo, ponieważ jest byłym ministrem, a więc mógł być jego dom przeszukany, właściwie domy, mógł być przesłuchany, ale nie mógł być zatrzymany. Ale kiedy już pozyskano wiedzę na temat tego skandalu, to kolegium komisarzy mogło wyrazić zgodę na to, aby był pociągnięty do odpowiedzialności, ale Ursula von der Leyen nie podjęła takiej decyzji. A więc kiedy spojrzymy na to, jaka procedura została przyjęta, właściwie nie podjęta, to ja mówię wprost, Ursula von der Leyen miała obowiązek w tej sytuacji, przynajmniej moralny, podjąć decyzję o tym, aby kolegium komisarzy zgodziło się na to, aby był pociągnięty do odpowiedzialności i to powinno być procedowane. Tak się nie stało. Od 2019 roku ten człowiek bywał w Polsce, atakował Polskę, nie tylko Polskę, teraz chwalił po zmianie rządu, a więc jest to wysoce bulwersujące i pokazuje no, głębokie pokłady takiego rozłożenia moralnego, podwójne standardy, hipokryzję. No, jest to wysoce bulwersujące i na pewno myślę, że jednak dojdzie do jego zatrzymania, kolejnego przesłuchania. No bo wiadomym jest, że on sam tych czynów, o ile zostaną mu udowodnione, nie popełniał. Panie pośle, to też jest taki no chyba dosyć ciężki bagaż dla obecnie rządzących w Polsce. Dzisiaj choćby na komunikatorze X mogliśmy taki wysyp zdjęć różnych zobaczyć z panem Reindersem, między innymi pana Bodnara czy innych polityków obecnej koalicji rządzącej. Pytanie, czy będą mówili tak jak przy okazji innego z polityków, że oni nie wiedzą, kto to jest, że go nie znają. No oczywiście, że tak. No już dzisiaj była konferencja prasowa marszałka Hołowni, który został zapytany
poproszony o komentarz do tej sprawy, co powiedział? Nie znam tych informacji, nie słyszałem. Chętnie uzupełnię swoją wiedzę po konferencji. A więc teraz wszyscy nie wiedzą, nie słyszeli i pewnie nie będą znali, będą usuwać zdjęcia. Co więcej, pod wieloma publikacjami ze zdjęciami Reindersa właśnie z Bodnarem, z panem Szłapką, no z innymi przedstawicielami koalicji rządzącej, ich zwolennicy próbują publikować zdjęcie na przykład z ministrem Ziobrą, który spotykał się z nim, żeby mu powiedzieć, że nie ma racji, żeby walczyć o Polskę, żeby wykazywać jego hipokryzję. Oni próbują teraz powiedzieć, a wy też się spotykaliście. Nie, 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 nie. Tym razem to się nie uda, ponieważ spotkać się, aby komuś zwrócić uwagę i walczyć o Polskę, to nie to samo, co spotkać się z kimś, obściskiwać, uśmiechać i mówić, jak jesteśmy zadowoleni z całej sytuacji. Co więcej, chcę przypomnieć, że przecież ta afera Qatargate korupcyjna, o której ojciec na początku wspomniał, to nie jedyny skandal. Reinders to nie jedyny skandal. Przecież mamy potężny skandal z sędziami TSUE, o którym też często wspominałem, którzy jeździli z lobbystami na polowania. Czy jeszcze jeden skandal związany z szefem grupy EPP, Weberem, którego asystent jest oskarżony o korupcję w trakcie kampanii wyborczej. Przecież to służby belgijskie najechały siedzibę EPP tutaj w Brukseli, aby dokonać przeszukań, zatrzymać komputery. Nikt o tym nie mówi. To nie niemieckie służby, nie europejskie, nie parlamentarne, a belgijskie walczą, przynajmniej próbują walczyć z tymi wszystkimi skandalami. A więc to nie jest tak, że tylko komisarz, no przecież pamiętamy w Qatargate Ewa Kaili była wiceprzewodniczącą parlamentu. A więc te skandale dotyczą szczytów władzy europejskiej i co jest najbardziej kuriozalne, wczorajsze przeszukanie i te czynności, które trwały do późnego wieczora, dotyczą komisarza odpowiedzialnego za praworządność, który pouczał Polskę. No jest tego bardzo dużo. Jesteśmy tutaj po to, aby jako posłowie EKR-u, Prawa i Sprawiedliwości, zwracać na to uwagę, mówić, tłumaczyć, opisywać rzeczywistość, no bo niestety w tym głównym mainstreamie nie usłyszymy informacji o tym, a na pewno nie usłyszymy szczegółów czy kontekstu, bo ten kontekst jest bardzo ważny. To pranie pieniędzy, które jest zarzucane z korupcji, też w bardzo wymyślny sposób było prowadzone, ponieważ Reinders był odpowiedzialny w rządzie belgijskim za między innymi loterię, tak jak u nas mamy lotto, on był odpowiedzialny za te loterie i później te pieniądze, które były prane właśnie poprzez loterię, wykupowane losy, później te pieniądze, które były wpłacane na konto tej loterii, aby wykupować elektronicznie, po części wracały, a więc on trochę tracił, ale część zyskiwał. W tym sensie, że prał te pieniądze, to znaczy mógł z nich korzystać już na koncie. A więc kuriozalne rzeczy opisują media. Zobaczymy, co służbom uda się udowodnić i wykazać, ale gdyby nie było podstawy, no to nie byłoby tych przeszukań. Dwa dni po utracie jego stanowiska, czyli wygaśnięciu mandatu, służby czekały na to, aby móc wejść do tych domów, ponieważ powtarzam, Ursula von der Leyen nie podjęła tej decyzji, aby pozwolić na takie działania. Kolegium komisarzy mogło to zrobić, ale tego nie zrobiło. A więc sytuacja no naprawdę kuriozalna i szokująca wręcz, że człowiek, który pełnił najwyższe urzędy, bo był ministrem w kilku ministerstwach, później komisarzem, no mógł dopuszczać się takich czynów. Powtarzam, czekamy na rozwój wydarzeń, na pewno będziemy trzymać rękę na pulsie i informować, ponieważ no te afery trwają od lat. Co rok, co kadencja słyszymy o potężnych aferach korupcyjnych na szczytach władzy i chcę zaznaczyć, nigdy żadna z nich nie dotyczyła polityka konserwatywnego. Nigdy nikt z naszego obozu nie był związany, uwikłany w taką aferę. Tym się od nich różnimy.